Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem oczywiście Goldzor, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj będzie się działo. Generalnie na samym wstępie już chcę was przeprosić za jakiekolwiek przymulanie bądź błędy z mojej strony dzisiaj, natomiast jestem bardzo zmęczony, jest już 22, mimo wszystko siadam przed monitor, przed konsolę i nagrywam dla was ten odcinek, natomiast no, że tak powiem, no mogą tutaj pojawić się jakieś, że tak powiem, błędy z mojej strony, bo po prostu jestem bardzo zmęczony i pewnie nie nad wszystkim będę tutaj czuwał, tak jak czuwać powinienem. Natomiast nagrywam ten odcinek nie bez powodu. Moi drodzy, przede mną bardzo ważne wydarzenie. Najważniejsze wydarzenie, jakie, że tak powiem, przeżywam w mojej kilkunastoletniej, no może nie kilkunastoletniej, ale nie no, prawie już kilkunastoletniej przygodzie z FIFA, bo moi drodzy, już w tę sobotę zaczynam swoją przygodę na Mistrzostwach Polski w FIFA 19. Na Mistrzostwach Polskich, w których wraz z Damiankiem, Mazim oraz Blaze'em będziemy reprezentowali Wisłę Kraków. Będę potrzebował waszego wsparcia, także będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś będzie po prostu gdzieś tam trzymał kciuki za mnie, za Wisłę Kraków, właśnie na tych Mistrzostwach Polski. No przydadzą się te kciuki, bo nie ukrywam, że przeciwnicy będą po prostu potężni. No to będą ludzie, którzy wbijają w większości top 100 Food Champions, dlatego no poziom najwyższy z najwyższych, będzie bardzo, bardzo przyjemnie zagrać przeciwko takim osobom. Natomiast ja wiem, że jeżeli zagram na maksymalne możliwości swoje, to jestem w stanie kilka niespodzianek zrobić. Także moi drodzy, wyczekujcie, śledźcie. Wszystko zaczyna się już w tę sobotę i będzie to transmitowane. Także no więcej informacji jeszcze w tym tygodniu będę wam podrzucał. Tak czy jak ten skład, który widzicie, no to z tymi zmianami, które wam powiedziałem, no to jest raczej finalna rzecz, przynajmniej na te pierwsze 5 kolejek Mistrzostw Polski. Ale jako, że tak naprawdę szukam w dalszym ciągu tych monet, bo nie ukrywam, że przydałoby się jeszcze może jakimś cudem skład wzmocnić, to ja z tyłu głowy mam, że tak powiem, chęć wykonania SBC o Optimus Prime. Moi drodzy, wiecie kogo, nie? Wiecie kogo. Oczywiście, że Optimus Prime tutaj jest. Sokratesa. No ta karta wygląda przepięknie. Mi się wersją 87 grało po prostu jeszcze lepiej niż ona wygląda na papierze, więc ja wiem, że to wyzwanie ukończę. Kiedy? To jeszcze nie wiem, ale będę zmierzał ku temu, by je ukończyć. No i teraz, korzystając z okazji, no cóż, przepalę Szewę, którego kilka odcinków temu na kanale zdobywałem, zdążył rozegrać 112 spotkań dla mnie, 55 bramek strzelił, 30 razy asystował. No nie był to wymarzony, że tak powiem, traf z tych ikon wówczas, ale mimo wszystko wcale tak źle się nie spisywał, także żegnamy dzisiaj Szewę. Przepalamy Szewę, dzięki temu zdobędziemy paczkę za 100 tysięcy. No i ukończymy jedno z wyzwań o Sokratesa, więc moi drodzy, jedno z wyzwań o Sokratesa ukończone, a przed nami jeszcze szansa na co? No, może właśnie na ikonę w paczce? Takiego Sokratesa? No. Nie no, bądźmy realistami, ale po prostu liczę na to, że wypadnie coś, co mi troszkę ten budżet jeszcze podniesie, żebym może zamiast takiego Aguero mógł wsadzić kogoś bardziej potężnego. Zobaczymy, bo w tym momencie już otwieramy paczkę za 100 tysięcy. No i zobaczmy, co tutaj grana przygotowała. Jest walkout, to jest bardzo, bardzo ważne. I mamy kartę urodzinową, moi drodzy. Tego to, żebym się nie spodziewał. Belgia, SO i to jest Lukaku. Okej, 86 overall. I to jest bardzo dobry traf. Ej, cholera jasna. No nie spodziewałem się, że trafię kartę urodzinową. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Bo rzadko trafiam takie karty specjalne. Ale lepsze jest to, że prócz Lukaku tutaj jeszcze coś dobrego może być w środku. Także moi drodzy, zobaczmy. Zobaczmy, czy jest coś prócz Lukaku. Niestety nie. Niestety Benzema to nie jest zawodnik, z którego jakoś wybitnie bym się cieszył. Także Szewczenko pożegnał się z nami w pięknym stylu. Dał nam kartę urodzinową w paczce. Dziękujemy Szewa. Dziękujemy Szewa. Na zawsze jesteś w pamięci mojej drużyny, w pamięci też waszej, moich widzów. No będziemy pamiętali o Szewie. Będziemy pamiętali o Szewie. Kto wie, może wróci kiedyś do nas jeszcze. Może nawet nie w tym roku, tylko na przykład w kolejnym. Zobaczymy, zobaczymy tak czy siak. Dziękuję bardzo Szewa za to, co dla tego klubu zrobiłeś. A teraz, moi drodzy, cóż, gramy pierwsze z dzisiejszych spotkań. No trafiamy, no umówmy się, no na takie potężne drużyny, jak chociażby ta. Chociaż w zasadzie ta drużyna wcale nie jest taka potężna. Same karty specjalne
Ale damy radę. Moi drodzy, ja już mam tak wytrenowane schematy na Mistrzostwa Polski, że polecimy z typem równo. No to właśnie Mazi trochę mi doradza z tym składem, bo to jest osoba, która wbija top 100. Także moi drodzy, no ja się słucham takich osób, które są w stanie wbić top 100, bo ja tego top 100 oczywiście nigdy nie wbiłem. Wynika to też być może, no wiadomo, z moich umiejętności przede wszystkim, bo aż tak dobry nie jestem na ten moment, ale też chyba z mojego internetu, bo no co jak co, ja mam dosyć słaby internet, a to ma znaczenie, szczególnie na tym na najwyższym poziomie, gdy jest jakieś lekkie opóźnienie i jest się hostem, rywal tego opóźnienia nie ma, to robi różnicę. Także Mazi mi doradził tutaj kilka właśnie z tych roszad w składzie, m.in. ten Tagliafico za Champions League, no i generalnie dużo rzeczy takich fajnych powiedział, na co zwracać uwagę przy wytycznych, przy taktyce. Oczywiście tego wam nie mogę zdradzić, bo to są rzeczy, no, którymi mam nadzieję zaskoczymy pewne osoby na turnieju. Natomiast no, to do czego zmierzam, to że po prostu no Czuję po rozmowie z nim, że kieruje mnie w dobrą stronę, tak? Że dzięki niemu mogę być jeszcze lepszym graczem i to mnie cieszy. I to mnie jak najbardziej cieszy. No skład sami, jak widzicie, nie mam złego składu, ale oczywiście no na przykład taki Mazi ma co? Team of the Year Ronaldo, Cruyffa, Prime. No to jest inny poziom składów, tak? Natomiast ja muszę grać tym, co mam. I ja dam radę. Wierzcie we mnie, ja dam radę. Też kluczową rzeczą jest, moi drodzy, sfera mentalna. Znacie doskonale mnie, że ja się potrafię bardzo denerwować, natomiast zauważyłem, że gdy się skupię tak na 100%, myślę tylko o meczu, który rozgrywam, to nawet jakaś głupia, stracona bramka niezbyt mnie, że tak powiem, rusza, więc to jest na plus. Jestem w stanie siebie bardziej kontrolować, zauważyłem, w momencie, gdy po prostu bardziej się skupiam. No to jest bardzo ważne, bo ta psychika mimo wszystko według mnie odgrywa naprawdę sporą rolę na tym najwyższym poziomie. No i można nawet wygrywać spotkania, wyprowadzając rywali właśnie z równowagi, czego ja nie zamierzam robić, bo nie jestem raczej prowokującym zawodnikiem. Zresztą nie pochwalam sobie ludzi, którzy prowokują innych. To nie jest fajne. Natomiast no tak tylko mówię, że ta sfera psychiczna jest naprawdę ważna i pracuję też głównie nad tym, bym powiedział. No bo w samym gameplayu to niewiele zmienię do Mistrzostw Polski, więc no trzeba skupić się na tym, nad czym można. Jak chociażby na Dobronoc, w której naprawdę zacząłem grać dużo, dużo lepiej niż przedtem. Też dzięki poradom Maziego. Także, moi drodzy, no wszystko zmierza w super kierunku. A teraz już się skupiam kompletnie na meczu, bo jak do was rozmawiam, to mimo wszystko nie mogę się skupić tak, jakbym chciał. No i co, ładujemy bramę gościowi i wygrywamy ten mecz. Mares. Faul, a teraz Paul Pogba. Jest już w polu karnym i Paul Pogba strzela bramkę na 1-0. 28 minuta. Paul Pogba, prowadzimy. Brawo dla Fabinho. No zobaczcie, jaką robotę robi Fabinho w środku pola. Coś fantastycznego. A teraz Mahrez. Przeszedł swojego rywala Riyad Mahrez i jest już w polu karnym, ale musimy to zagrać bezpiecznie i do pola Pogby. I w taki sposób obejmujemy prowadzenie już dwubramkowe. Aj, no jest 2-1. Kick off glitch. To jest niestety moja zmora. Bardzo ciężko jest się bronić czasami przed kickowniczem. Sami zresztą o tym wiecie, jeżeli gracie dużo FIFA. No mój błąd, bo tutaj Campbellem, że nie wiem co zrobił, ale no kickowniczy jest specyficzny, bo to zawsze dużo łatwiej przychodzi rywalom albo nam, gdy my z niego korzystamy niż w normalnych akcjach. No szkoda, bo to 2-0 było takie bezpiecznie, kontrolowalibyśmy na lajcie ten mecz już do końca, a tak to no trzeba znowu strzelić tę trzecią bramkę, żeby tutaj już no mieć większy spokój, tak? Bo na przykład takie błędy mogę robić w obronie, rywal może jakiś strzał oddać, coś może wpaść, dlatego trzeba strzelić. Wow! Kto to jest? To jest ten S-Vine Flashback z lewej nogi, taką... Wow! No dobra, no to teraz jestem w szoku, bo straciłem dwie bramki w 5 minut. No i co? Troszkę ofensywniej ruszymy. Prowadzimy Wernera, Pogbę cofniemy na SPD, mimo że dwie bramki zdobył, to po prostu potrzebuje większej siły w ataku, bo mnie remis nie zadowala. Jeszcze jest tutaj Gabriel Jesus, uwaga, świetnie to zrobił i teraz Timo Werner z pierwszej piłki, piękna bramka Niemca. Da się, na spokoju naprawdę da się kontrolować więcej spotkań niż przypuszczałem. Gabriel Jesus, jeszcze piłka na Rashforda. Rashford do Gabriela Jesusa i to jest słupek, który ratuje rywala. Piękna akcja. Szkoda, że nie zakończona bramką, a teraz zobaczmy, rozwiążmy to w ten sposób. Za krótko.
Teraz zobaczmy, bo Werner będzie miał szansę zakończyć ten mecz. No i to jest właśnie złoty zmiennik Timo Werner. Naprawdę, ta karta wchodząca w 60., 70. minucie to jest game changer. No i koniec tego spotkania, moi drodzy. Wygrywamy 4-2, kontrolowałem cały mecz. Tak naprawdę prócz tego momentu, gdy straciłem dwie bramki w 5 minut, w tym jedną z kick-off glitcha, to kontrolowałem ten mecz. No, nie czułem, żeby rywal był w stanie coś więcej zrobić, mimo że miał więcej tych strzałów, to naprawdę nie czułem zagrożenia, więc jestem zadowolony ze swojego występu. Mogłem uniknąć tych dwóch straconych bramek, ale strzeliliśmy 4, wygrywamy. Nie można narzekać. Jako taki miły przerywnik przed drugim meczem zrobiłem sobie to SBC nowe, urodzinowe, FUT12 się nazywa. Tak widzieliście, w jaki sposób je wykonałem. Dostajemy za wykonanie tego otóż SBC jakąś paczkę, którą sobie otworzymy oczywiście teraz, bez zbędnych spekulacji. No i co? Byłoby bardzo przyjemnie, gdybyśmy jeszcze raz dzisiaj zobaczyli walkout. Oczywiście tutaj jest szansa o wiele, wiele mniejsza, bo to nie jest paczka za 100 tysięcy. No i nie tym razem. Niestety nie tym razem. Nie ma też nawet ekranów, ale dobra. Przed chwilą mieliśmy bardzo fajną paczkę za 100 tysięcy, to teraz nawet z Bailey'ego będę się cieszył. No to przydałoby się na sam koniec również spotkanie wygrać. Na to liczę. Będzie to jednak o wiele cięższe niż poprzednio. No bo tutaj to my mamy już potężnie zrobiony skład. Po prostu potężnie zrobiony skład i swoje jedyne szanse upatruję w Alissonie. No bo Alisson, no to jest słaby bramkarz. No kurczę, zawsze mnie dziwi, czemu ludzie w takich potężnych składach używają tak słabych bramkarzy. Trzeba to wykorzystać. Wow, ale teraz dziura. Gdzie był Lala? Nedved. Co tutaj Nedved będzie kombinował? Wow, brawo Campbell, ale to już było tutaj na styk. To już naprawdę w ostatniej chwili Campbell uratował. Tak czy siak, no chyba nie zdziwię was, jeżeli powiem, że gram z naprawdę dobrym przeciwnikiem. Nie dość, że ma naprawdę dobry skład, to jeszcze bardzo dobrze gra, szczególnie w obronie. W ataku może nie aż tak dobrze, ale w obronie gra naprawdę perfekcyjnie i mam problemy z przedarciem się, dlatego tutaj zrobimy pewną roszadę w przerwie, ale fajnie jakbyśmy właśnie dotarli do przerwy, no albo remisując, albo prowadząc, bo może w tę kontrę rozwiążemy bramką. Gabriel Jesus przegrywa pojedynek z Fabinho, więc chyba będziemy mieli bezbramkowy remis do przerwy. Kurde, no stracić w takim meczu taką bramkę, to boli. I od kogo się to odbiło tutaj? No bo patrzcie, dych od Pogby. Od bohatera z poprzedniego meczu, teraz się ta piłka odbija. Ajajajajaj, no dobra, no to musimy, no w sensie, no nic się nie zmienia. I tak chciałem strzelić bramkę, więc dalej strzelając bramkę nie przegramy tego meczu. No ale oczywiście lepiej się gra nie przegrywając. Załóżmy, że nie przegrywamy. Zapomnijmy o tym, co się przed chwilą wydarzyło. Filip Anderson... Zatańcz, mój drogi. Ładnie. Patrzmy teraz, Lala, świetnie. Jeszcze zobaczmy. I Anderson nie trafia. Gabriel Jesus, to będzie szansa dla nas. Gabriel Jesus i trafia. Co się tutaj dzieje? No i nie odbije się nam pod nogi albo nie wiem, cokolwiek szczęśliwszego, tak jak to miało miejsce w przypadku tej bramkowej akcji rywala. No niestety. No to może Werner po raz kolejny. Timo Werner to jest, moi drodzy, 1-1. No i teraz wszyscy napiszecie, że graj nim od początku, skoro tak dużo bramek ci strzela. Nie, on działa tylko wchodząc z ławki, uwierzcie mi. Ależ teraz to świetnie zrobił Gabriel Jesus i zobaczmy teraz, bo Timo Werner na zielonym, ale broni to uderzenie bramkarz. Hernan Crespo, brawo dla Paula Pogby. Teraz zobaczmy Lozano. Świetne zgranie Gabriela Jesusa i Timo Werner. Być może leci dla nas po drugą bramkę. Werner, świetny pomysł. Jak to nie przeszło teraz. Ależ interwencja ratująca rywala od porażki w tym meczu. No nieprawdopodobna teraz sytuacja się wydarzyła. My możemy jeszcze ten mecz przegrać, bo rywal rusza z kontrą, ależ to jest dobry mecz, to jest naprawdę dobry mecz. Świetnie Campbell, dobrze, przyblokowaliśmy
No i jest remis w tym meczu. Sami widzieliście, że mogliśmy nawet to jeszcze wygrać. To jest ta główna różnica stary ja i nowy ja. Kiedyś bym się już dawno podenerwował po tej straconej bramce. No co jak co z przypadku. A teraz już mnie to nie rusza. Dalej jestem skoncentrowany tak samo. No i potem nawet jestem w stanie z takich meczów wychodzić jeszcze na remis, a może nawet na wygraną. A jak pokazują statystyki, to był naprawdę bardzo mocny przeciwnik. No statystyki mówią jasno, że zostałem tutaj zdominowany i tak było, bo to rywal kontrolował to spotkanie. Natomiast sami widzieliście, że z takich klarownych sytuacji, no to naprawdę byłem w stanie to wygrać. Że moi drodzy, ja trenuję przed Mistrzostwami Polski bardzo, bardzo tutaj mocno. Dam z siebie wszystko, trzymajcie za mnie kciuki, śledźcie to wszystko, co się będzie działo. Ja oczywiście z wami się już teraz żegnam, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Fajnie by było, gdybyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, co? Tak, jeżeli ktoś słyszy te słowa, to po prostu zostawcie tę łapkę w górę, tylko ze względu na to nawet, że słyszycie te słowa. Tyle ode mnie, mój Goldzor. Na razie.